wirtualna rzeczywistość może być wykorzystywana w kulturze. Na pewno Państwo o tym wiedzą. Zastanowimy się dzisiaj, czy ta wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana w polskich instytucjach kultury, a także czy może u nas funkcjonują jakieś inne trendy niż za granicą. Zapraszam Państwa na panel Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w instytucjach kultury, który poprowadzi publicysta Marcin Wincentel. Zapraszam. Raz. Dzień dobry bardzo, dzień dobry Państwu, po raz drugi. I cóż, zapraszam moich gości, panelistów może już od razu na środek, na scenę. Mamy małe zaburzenia z czasoprzestrzenią, natomiast już zapraszam serdecznie. Jest z nami pan Maciej Mosur z Fundacji Interaktywna Centrum Poznawcze Collect. Jest z nami pani Joanna Dobrzeńska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Jest z nami również pani Zofia Weiss, historyczka sztuki. Dzień dobry, zapraszamy. Tak, już się proszę rozgościć tak trochę spontanicznie i naturalnie. Pani Zofia Weiss, VR Galeria Muzeum Młodych w Krakowie. I również pan Krzysztof Nowryta, twórca i producent doświadczeń imersyjnych. Mam nadzieję, że wszystkich udało mi się wyczytać i zaprosić. No dobrze, to jako się rzekło, mamy pewne zaburzenia w czasoprzestrzeni. Mieliśmy być trochę później, potem trochę wcześniej. Ostatecznie jesteśmy o tej godzinie, o której być powinniśmy, zdaje się. No i tak, a propos VR-u, a propos sztuki, kultury i tego, co było do tej pory wcześniej, zastanawiam się, kiedy mówimy o sztuce, o koncepcji kultury i o tym pierwiastku VR, rozumiejąc ten VR jako taki, powiedzmy, element dodatkowy, naddatek, powiedzmy, do sztuki i do kultury, jak bardzo, czy w ogóle zmienia się koncepcja muzeum w kontekście XXI wieku i czym de facto muzeum dzisiaj może być, czy w co się zmienia, w co się przeobraża przez połączenie VR, przez połączenie technologii, czy to jest, no cóż, nie tylko świątynia sztuki, ale świątynia, w której co się właściwie dzieje, kim staje się odbiorca sztuki, kim staje się kurator, kim staje się wreszcie artysta, no i my, zwykli, niezwykli odbiorcy sztuki. Jak VR zmienił definicję muzeum klasycznego i nieklasycznego? Jak do tego tematu podejść, jak go ukryć? Co VR zmienił w koncepcji muzeum jako takiego? Śmiało. No, znaczy zacząłem od takiego może szerszego obrazka i to tak chciałem jakby pociągnąć, bo to może jest w ogóle powiedzieć sobie ciekawą rzecz, że my żyjemy w złotej epoce możliwości. Nagle jakby okazuje się, że polski sektor kreatywny jakby ma złote, że to powiem, złote możliwości, mamy dostęp do technologii, wiedzy, kreacji, wszystkiego i dystrybucji przede wszystkim. I to jest jakby punkt pierwszy. Punkt drugi to jest to, że to, o czym pan mówi, prawda, że muzea, sztuka, ta relacja, ona też jest częścią większego zjawiska, które świetnie opisał Jacek Duka i Wesseju po piśmie, gdzie jakby jedna teza to jest to, że wchodzimy w ogóle po piśmie, ale druga teza jest taka, że to wszystko, sposób, w jaki przeżywamy rzeczywistość, to jest transfer przeżyć. Czyli jakby w historiach już nas nie interesuje tylko co było, gdzie było, jaka data, tylko jak to wyglądało, jak to smakowało, jak to się czuło, prawda? I teraz idąc tym tropem i tą intuicją, bo ona rzeczywiście jest i głęboko przenika nie tyle popkulturę, co jakby styl życia, sposób, w jaki jakby my funkcjonujemy, prawda? No to jest to, że gdybym miał nazwać, czym są muzea dzisiaj, no czym powinny być w przyszłości, to powiedziałbym, że to są jakby generatory przeżyć. One są takimi generatorami przeżyć, że nawet jak przychodzimy obejrzeć, nie wiem, Enigmę, czy Guzik Marszałka, czy Popielniczka Marszałka Piłsudskiego, czy coś takiego, czy zagubiony klawisz z fortepianu Chopina, jak tam zaczynał swoje pierwsze utwory, no to nie będzie nas interesować, czy to jest winylowy, czarny, biały, tylko jakie jest przeżycie, które za tym stoi, prawda? I to jest moim zdaniem pierwsze. Po drugie, kim są odbiorcy? No są uczestnikami. To jest moim zdaniem kluczowa zmiana, prawda? Że epoka kapci, linii i pani, która mówi nie przechodzić, nie dotykać,
minęła, oni muszą wejść w tą opowieść, prawda? I to jest jakby krok pierwszy. I też tak patrząc z takiej perspektywy, jak projektowaliśmy Muzeum Historii Polski, i to było, można powiedzieć, dekady temu, to były te pierwsze kroki, no to myślenie było na dobre, ale nie robimy tego na za rok, za dwa, tylko na za pięć, dla zupełnie innej widowni, prawda? I teraz no, będzie pewien test, taki test, fact check, prawda? Jak to wytrzyma rzeczywistość, prawda? Jak to muzeum otwarte za dwa lata wytrzyma to, że jakby tu już jest nowy widz. Więc powiedziałbym, że jakby generator, muzea są generatorami przeżyć, ludzie muszą być już uczestnikami. Natomiast nie jestem przekonany, że VR wstrząsnął i zmienił, prawda? Uważam, że jakby on jest jedną z tych możliwych ścieżek, ma jakąś tam statut technologii, która wchodzi, coś oferuje, ale to, żeby ona na razie coś zrewolucjonizowała, to bym nie powiedział, prawda? No bo ani nie zrewolucjonizowała rynku gier, no bo jest dodatkiem. Być może jakby ten jej najważniejszy wkład, powiedziałbym, to jest na razie edukacja i medycyna. No, ale też dodajmy fakt, prawda, że jakby to jest też tak, że to ten mroczny przemysł zawsze ciągnie technologię, prawda? Kasety wideo, Blu-ray i tak samo dzieje się z VR-em. No, ale to jest jakby temat nie na ten panel, także tyle z mojej strony. Tak, jeśli zadajemy sobie pytanie o muzeum i o uczestnictwo społeczeństwa w kulturze, to zjawiska, które są notowane jako pozytywne, równocześnie mogą być odczytywane jako negatywne. Chodzi o wywieranie na przykład presję na muzeum, żeby zwiększało oglądalność, co wiąże się z demokratyzacją, to za małe słowo, ale z pauperyzacją dostępu do kultury. Czyli muzea robią różnego rodzaju zabiegi edukacyjne, bo to dział edukacji się głównie tym zajmuje, czy dział promocji, żeby ściągnąć maksymalnie dużą ilość osób do muzeów. Czy nam to jest potrzebne, czy nie? To jest takie pytanie, które tutaj możemy rozwinąć. I robi się różnego rodzaju akcje, które mają ściągnąć ludzi do muzeów. Na przykład robienie sobie selfie z jakimś obiektem muzealnym i puszczanie potem do sieci. Taką akcję promocyjną miało Muzeum Narodowe w Krakowie, gdzie arcydzieła sztuki przełomu XIX i XX wieku robiły sobie selfie. Czyli nagle w ręku jakiegoś osoby portretowanej przez Jacka Malczewskiego, przez Boznańską, Modrzejewska sobie robiła selfie, z tego co pamiętam, Ajdukiewicza i tak dalej. Do tego jest jakby, znaczy nie jest doklejona komórka, tylko ktoś trzyma tą komórkę, ta komórka się nakłada na obraz i, no i to jest jakby, to ma być fan dla odbiorców. I można powiedzieć, że od takiej zabawy, która ma te znamiona zabawy, niestety jakby tutaj społeczeństwo ma bardzo dużo inwencji i zupełnie nieograniczonej, która zaczyna błądzić. Była taka słynna akcja robienia sobie selfie w Muzeum Żydowskim w Berlinie, która już w swoim wyrazie była absolutnie oburzająca. I pytanie jest takie, kto jest winny, czy ta młodzież, która tam skakała po miejscu zagłady Żydów, czy instytucje muzealne, które wprowadziły to taki obyczaj, że warto przyjść sobie do muzeum, bo akurat nie można sobie zrobić selfie z Moną Lizą na przykład, czy coś takiego. Ale to właśnie może, jeśli mogę wejść w słowo, i idąc trochę z tą intuicją i przekazując niejako pałeczkę dalej do pana Macieja, no właśnie pytając o tą przestrzeń muzealną, o to, co faktycznie może być dozwolone, a co wychodzi poza, powiedzmy, tą klasyczną definicję, czym muzeum jest, i że na przykład akcje tego typu, happeningi, są jakkolwiek i wpisują się w, nie wiem, charakter promocyjny działań związanych z VR-em. Jak to rozumieć?
Ja w pierwszej kolejności chciałbym nawiązać jeszcze do poprzedniego wątku, czyli wykorzystania wirtualnej rzeczywistości i zastanowienia się, czy wirtualna rzeczywistość sprawia rewolucję jako taką w istnieniu muzeów. Uważam, że wirtualna rzeczywistość rzeczywiście jest jakby jednym z elementów, po prostu, które wykorzystują muzea w działaniach edukacyjnych, w promocji. Ale mnie zaczyna bardzo cieszyć taka perspektywa, w której muzea otwierają się po prostu na nowe technologie i to jest wirtualna rzeczywistość, augmented reality, mapping, różnego rodzaju ścieżki edukacyjne i też takie działania, w których specjalizuje się nasza fundacja, czyli projekty digitalizacyjne, czyli przenoszenie elementów realnego, rzeczywistego świata do właśnie wirtualnego, ale niekoniecznie to jest jakby precyzowane do tego, żeby wykorzystywać skany, modele 3D tylko i wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości, ponieważ ważne jest to, żeby właśnie dla nas w fundacji na przykład jest to ważne, żeby wykorzystywać skany w jak najszerszym formacie, czyli na przykład w formie strony internetowej, na której możemy osadzić bezpośrednio modele 3D, czyli nie zamykamy tej grupy odbiorców, która rzeczywiście może korzystać z tych eksponatów tylko i wyłącznie na wirtualną rzeczywistość, tylko po prostu dajemy to szerokie spektrum obcowania ze sztuką i jeżeli chodzi właśnie o muzea, to bardzo nas cieszy, że muzea przeżyły przez, no z jednej strony to jest straszne, co powiem, ale nas cieszy właśnie pandemia i akceleracja właśnie niektórych zdarzeń, że muzea przestały myśleć o tym, że są tylko i wyłącznie strażnikami eksponatów muzealnych prac artystów, ale też stały się z konieczności takim hubem po prostu, który dzieli się i jest otwarty na nowe doświadczenia. No ja nie do końca chyba powiem, bo oczywiście jednym z naszych departamentów jest muzeum. Natomiast pytanie, czym jest to muzeum, bo stworzyliśmy faktycznie taki film Debiutant, który ja traktuję jako właśnie swoiste muzeum, czyli bardziej pozwolenie każdemu przeżyć, jak to jest być pianistą, jak to jest być Chopinem i jest to jakiś sposób do bardzo pięknego i malowniczego przeniesienia się do epoki Chopina, jak to wyglądało i jak Chopin mógł się czuć. Jest to oczywiście też przekazanie takiej informacji, jak pianista wychodząc na scenę, co czuje, z jaką tremą musi się mierzyć, co znaczy publiczność, tak? No bo to nie jest tylko człowiek, który wychodzi w czarnym garniturze i pięknie się kłania i to nic nie znaczy, więc jakby to jest jakiś sposób do przekazania się, czy jest to rewolucja? Myślę, że właśnie nie, że jest to jakiś sposób do opowiedzenia o czymś, co było kiedyś skryte i pokazania jeszcze pewnej kolejnej perspektywy na dane zagadnienie, danego zagadnienia, natomiast wydaje mi się, że też naszą jakimś celem, właśnie niekoniecznie ten sam wiar jest tylko w muzeum, ale ogólnie w działaniach takich kulturalnych, właśnie zwłaszcza na przykład w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, kiedy chcemy streamingować te koncerty, jakby poczuć się być na sali, no bo realizacja wielokamerowa jest już jakąś reżyserią, tak bardzo konkretną wręcz. I przekazujemy już, troszeczkę czasem zatracany jest ten bezpośredni przekaz artysty, już nie mówiąc o kompozytorze, który miał jakiś pomysł później, z artysta, który przekazuje też swoją wersję i my jeszcze naddajemy temu kolejną warstwę, więc jest to jakiś sposób do oddania najwierniejszego tego wykonania. Natomiast też pytanie, czy jakby to jest do wszystkiego, tak? No bo żeby to miało sens, no to trzeba to naprawdę bardzo dobrze przygotować, żeby to po prostu działało na nas imersyjnie, jak najlepiej z każdej strony, bo samo postawienie kamery i po prostu, żeby był VR, no to może tylko, wydaje mi się, popsuć i wrażenie, i myślenie o VR-ze, więc nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, bo to muzeum to takie... I płynny termin, i płynna definicja, i płynna dyskusja, ale zdaje mi się, że to chciałem na sam początek usłyszeć Państwa głosy i tego, jak to muzeum można właśnie zdefiniować. Panie Wojciechu? Ja bym tutaj odniósł się do tego konfliktu, powiedzmy, czy takiego przekraczania granicy między sakrum i profanum. To myślę, że to jest takie pytanie, dyskusja, która wraca i będzie wracać i pewnie ta granica gdzieś będzie się przesuwać może mniej lub bardziej dynamicznie. Może raz w jedną, może raz w drugą, chociaż pewnie raczej w jedną, zgodnie z tym, co pani powiedziała, z tą właśnie popularyzacją kultury.
Natomiast wydaje mi się, że pewna ewolucja w muzeach no, jest jakby faktem i teraz już czymś normalnym jest to, że muzea są takie narracyjne i ten VR myślę jest po prostu dodatkowym narzędziem, który tą narrację ubogaca, rozwija, jakby pogłębia i myślę, że jest przez to takim naturalnym narzędziem do wykorzystywania w przygotowywaniu wystaw czy projektów edukacyjnych. Myślę też, że ta pandemia, no właśnie z jednej strony przyspieszyła te procesy i dzięki temu instytucje kultury, muzea w szczególności, no nabrały jakiejś takiej odwagi w tym, żeby digitalizować dzieła, a no VR czy rozszerzona rzeczywistość to jest jakiś tam krok dalej po prostu. Ale z drugiej strony też nam wszystkim pokazała, że osobisty kontakt twarzą w twarz z człowiekiem, wyjście z domu i spotkanie też z tym artefaktem jakby autentycznym muzealium czy autentycznym na żywo artystą jest nam bardzo, bardzo potrzebne i myślę, że to nie zginie. Zastanawiam się, czy Państwu jako przedstawicielom różnych dyscyplin, różnych też wrażliwości zależy na tym, żeby współczesnemu odbiorcy pomóc, załóżmy, w wykształceniu jakichś kompetencji kulturowych. Czy to, że każdy przekraczając tą bramę muzeum i czy wskakując w babcinę bambosze, czy zakładając gogle VR, no jakoś przekracza granicę i wchodzi w zupełnie nową rzeczywistość. I pytanie, czego współczesny odbiorca powinien się nauczyć, żeby umieć korzystać z technologii VR, żeby to nie było takie, nie wiem, z tym mi się trochę to kojarzy, z taką dziecięcą fascynacją, że oto jest coś pięknego, co się porusza, co może jeszcze nie da się wyczuć węchem i innymi zmysłami, ale żeby to nie był zachwyt samą formą, zachwyt samą charakterem nowych technologii, tylko w czym ten VR może być jakby pomocny do no właśnie, do tego, idąc trochę intuicją i do pytania pana Krzysztofa, czym muzeum może się stać, nawet nie tyle czym jest, a czym stać się może w przyszłości. Ja myślę, że tak, można by sobie to tak sparafrazować, że w świecie, który dąży do wirtualu, trzeba uczyć trzymanie się blisko realu, bo to chyba jest, myślę, że jest zasadnicza rzecz, prawda, że jeśli cała technologia jest ten wielki zwrot, jak jest zwrot geopolityce, to jest zwrot technologii, że teraz Mark Zuckerberg ogłosił i zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast jakby no kluczowe to jest to, że mamy real, prawda? Że jest świat dookoła, że jakby de facto muzea są powiernikiem tej opowieści realnej, prawda? Tych obiektów, które naprawdę się wydarzyły. I też i uważam, to jest kluczowe, trzymać, tym bardziej, że wiecie, no my sobie siedzimy, jesteśmy jakimś pokoleniem wyedukowanym, jeszcze ten real mamy gdzieś zakodowany, ale pokolenia, które idą za nami, czy pokolenia, dla których potencjalnie robimy produkcje, programy, no to już są inne pokolenia, że te proporcje są odwrócone, że to real jest dodatkiem do wirtualu, do którego się czasami zagląda, prawda, więc to jest, uważam, jakby takie, powinien być takie przykazanie pierwsze. To jakby to jest baza. Natomiast emanacją tego, mogę powiedzieć, to jest jakby ta ostatnia rzecz, którą my tutaj wykonaliśmy właśnie dla Biura Niepodległa, to jest Pałacaski AR, aplikacja, której celem jest pokazanie, jak to miejsce wyglądało, kiedy go nie było, ale też jakby skłonienie do tego, żeby tam pójść, prawda, zobaczyć, jak to fizycznie się działo, prawda, że jakby to nie był tylko ten mały ząbek, te trzy arkady biedne, tylko po prostu cały kompleks, prawda, więc tutaj Tak bym to ustawiał i uważam, że poza jakby jeszcze jest chyba bardzo inny czynnik, który poza tym, że tworzymy wirtualną rzeczywistość jest istotny, ale czynnik, który szczególnie dzisiaj, czy impuls mocno działa, to jest głos. Jakby głos wraca do gry i to jakby zarówno przejawia się w tym, że rynek audiobooków skacze i tak dalej, ale generalnie, że w natłoku impulsów informacji to nagle głos, który nas prowadzi, jest jakby na wagę złota, czyli wystawy, w których mamy głos, narratora, opowieść, to jest to, czego to jest być może nowa waluta, którą trzeba jakby na bazie której trzeba budować doświadczenia, więc tak to bym ustawił. Jeśli można.
rzeczywiście tutaj wielką zaletą VR-u jest, ja bym to nazwała, uzupełnianie braków. I to zostało zrobione właśnie w Osi Saskiej, że ten VR, ja tego nie widziałam, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, w każdym bądź razie czegoś nie ma, coś było, żeby pobudzić wyobraźnię, żeby wzbudzić chęć w społeczeństwie, żeby to zostało odbudowane, to tworzy się taką wizualizację. To uzupełnienie braków to jest to, co ja mówiłam w poprzednim panelu, czyli możliwość oddawania przestrzeni muzealnych, wirtualnych na kolekcje, które nie mają możliwości być pokazane rzeczywiście w muzeum. Natomiast to, co zaczęłam o robieniu sobie selfie, o różnych zabawach takich właśnie, które mają przyciągnąć ludzi do muzeów, to w Luwrze zrobili taki duży projekt wirtualny, gdzie wyjęli Monelizę z obrazu i posadzili ją przed tym obrazem, w związku z tym można sobie ją oglądać zarówno z przodu, jak i z tyłu. I teraz ja nie odpowiem na to pytanie, nie chcę go zabarwić emocjonalnie w żaden sposób, niemniej jednak pytanie zadaję. Co nam to daje? To państwa też może pytanie jest, prawda? Ja widziałam akurat tę aplikację, uważam, że jest bardzo cenna. Przede wszystkim odczytanie, zobaczenie analizy w muzeum w Luwrze graniczy niemalże z cudem, tak? Byłam dwukrotnie widziałam ją za barierek, z tłum ludzi, także bardziej widziałam plecy niż sam obraz. Natomiast przede wszystkim aplikacji VR-owej towarzyszy cała ścieżka, tak, edukacyjna. Jest opowiedziana przepiękna historia. Historia, która opowiada nie tylko o samym obrazie, ale pokazuje szerszy kontekst, pokazuje detale, których tak naprawdę nie widzimy. Możemy zobaczyć drugą stronę tego obrazu. Tak naprawdę, czy państwo wiedzą, na czym była Monaliza namalowana? Nie wszyscy to wiedzą, tak? Więc to jest właśnie bardzo cenne, że możemy jakby posłuchać o tym dziele w szerszym kontekście. I takiej możliwości nie mamy w momencie, kiedy stajemy przed ekspozycją w muzeum. I ja prowadzę zajęcia, tak, w oparciu o eksponaty muzealne, właśnie też w oparciu o rozszerzoną wirtualną rzeczywistość. I proszę państwa, jeśli z grupy 20 uczestników warsztatu dwie osoby zapłysną się sztuką i będą chciały odwiedzić ekspozycję w naturalnej przestrzeni, to uważam, że warto to robić. Ja, mi się też wydaje, że nam wszystkim chodzi też o taką kluczową rzecz, jaką jest, że VR powinien być kolejną właśnie warstwą, kolejnym dodatkiem, a nie powinien coś zastępować, no bo obcowanie ze sztuką, czy to na koncercie, czy w muzeum, według Gadamera, było i jest wciąż świętem. I wydaje mi się, że siedzenie na kanapie z goglami na oczach nie do końca nam jakby stworzy taką atmosferę święta, ale na pewno nas zachęci do zobaczenia tego na żywo. Ja też chciałbym dodać właśnie ten aspekt, który według mnie jest najcenniejszy, najważniejszy, że wirtualna rzeczywistość nie może być osobnym elementem, który nie ma spójnej narracji po zdjęciu gogli, ponieważ trzeba właśnie wykorzystać, łapać te chwile, gdzie mózg jest postymulowany, wydaje mi się, i następnie przekładać te pozytywne emocje na informacje i te ścieżki, o których tutaj też Aneta wspominała, czyli to, żeby poprzez atrakcyjne aplikacje wirtualnej rzeczywistości w przyszłości tworzyć takie rozwiązania edukacyjne, które pozwalają jeszcze lepiej zapamiętywać, czyli dodajemy dzięki aplikacjom wirtualnej rzeczywistości wartość do normalnego procesu nauczania. I to też, co wcześniej powiedzieliśmy, powinno być po prostu jak mantra powtarzane te standardy, że nie możemy właśnie zachwycnąć się wirtualną rzeczywistością i tylko i wyłącznie pozwolić sobie na to, żeby tworzyć rozwiązania typu roller coaster i na przykład złap, nie wiem, mutanta z kolekcji Abakanowicz, tak jak można by było stworzyć taką aplikację, bo to też nie o to chodzi, żeby tworzyć po prostu doświadczenia typowo rozrywkowe, tylko żeby tworzyć te doświadczenia w całości.
To ja może jakby wyjdę na poziom wyżej, bo też panel ma tytuł Instytucje Kultury to nie tylko muzea, nie tylko galerie sztuki. Tak jak tutaj rozmawialiśmy, to mówiliśmy o technologii jako właśnie o metodzie prezentacji dzieł. Natomiast moim zdaniem no, sztuka nierozerwalnie łączy się z techniką. Tak? To jest tak, że artysta ma coś w sercu, ma coś w głowie, natomiast później wybiera konkretną technikę i tą techniką pokazuje swoje dzieło odbiorcom. Tak? I często się zachwycamy, nie wiem, jakie są zdjęcia w filmie, jaka jest muzyka, jaką techniką malarz namalował obraz, nawet jak często głównemu dziełu towarzyszy wystawa szkiców, prób. Także wydaje mi się, że też na VR, na każdą technologię tak naprawdę można spojrzeć też z perspektywy no całkiem po prostu nowej techniki tworzenia dzieła. Zrobienie filmu w tej technologii, no to niekoniecznie jest tylko krok dalej niż zrobienie filmu dwuwymiarowego, ale to może być coś całkiem nowego i myślę, że zachwycenie się samą techniką też nie jest czymś złym, tak? Mówię to już w oderwaniu jakby od tych klasyków sztuki, tak? Od tego, no nie chcę mówić właśnie sakrum, bo tak naprawdę nowe dzieło, jakim jest powiedzmy produkcja filmu VR, no też takie sakrum może nas wprowadzić. W takim razie już przechodząc do konkretu, trochę sobie już powiedzieliśmy, natomiast gdzie i w jaki sposób te nowoczesne technologie są wykorzystywane w instytucjach kultury i muzeach na konkretnych przykładach, konkretnych realizacjach, które mogą być ciekawe powiedzmy dla tych przysłowiowych wycieczek szkolnych, ale też dla takiego no, zwykłego, niezwykłego odbiorcy, który tą technologię próbuje zrozumieć i próbuje oswoić. Może ja opowiem o naszym projekcie, który na stulecie Bitwy Warszawskiej wyprodukowaliśmy. Film fabularny Wiktoria 1920. To jest film akcji, film przygody, fabularna historia, fikcyjna, natomiast osadzona w realiach frontu wojny polsko-bolszewickiej. Mamy kilkoro głównych aktorów, a imersant widz jest jednym z nich, poruszających się właśnie na wokół frontu Bitwy Warszawskiej. Produkcja, która pozwala no niejako właśnie przeżyć i wspólnie z tymi bohaterami realizować zadanie bojowe, a też zobaczyć jak te realia mogły wyglądać 100 lat temu. No i przez taką no, czystą rozrywkę jest pewna doza edukacji i też inspiracji do tego, żeby dalszej wiedzy poszukiwać. My ten film no, wyprodukowaliśmy za środki publiczne, dlatego jeździmy po Polsce z bezpłatnymi pokazami w ramach Wirtualnego Teatru Historii Niepodległa, czy w formie takich stacjonarnych namiotów sferycznych, czy w formie specjalnego tira, który jeździł po Polsce w tym roku. W 20 miejscowościach byliśmy i planujemy trasę przyszłoroczną, ale też udzielamy licencji organizacjom pozarządowym, samorządowym instytucjom kultury, które mają sprzęt i mogłyby pokazywać taki film. No i film jest też dostępny w internecie bezpłatnie i już ponad 110 tysięcy wyświetleń odnotował. Także no, oczywiście nie każdy ma w domu gogle VR, ale tak naprawdę każdy ma solidny komputer w postaci smartfona i to z mniej spektakularnym efektem, ale też spodziewam się, że na te 100 tysięcy to większość pewnie osób oglądała właśnie na urządzeniu mobilnym. To jeden z takich projektów, do których zapraszam w imieniu Biura Programu Niepodległa. My jako Instytut Chopina wyprodukowaliśmy Debiutanta. Jest to też fabularny film, który opowiada o
początkowo ogólnie o pianiście, którym każdy z nas może być i jesteśmy postacią, która przeżywa na początku swoje młodzieńcze lata w salonie szopenowskim, kiedy po raz pierwszy ma zaprezentować koncert F-moll Fryderyka Chopina, więc przepiękna scenaria przynosi nas do tego XIX-wiecznego salonu. Następnie jesteśmy na zabawie wiejskiej, w której Chopin słyszał te wszystkie melodie, które składają się na te rytmy mazurkowe, kujawiakowe w koncercie, z którego jest ten utwór, tak naprawdę składa się właśnie z tych rodzimych nut i melodii, by w końcu pojawić się na scenie sali koncertowej i móc rozpocząć wykonanie przed pełną publiką. I to, co na czym nam zależało najbardziej, to jest właśnie takie pokazanie każdemu z nas tej drugiej strony bycia pianistą, która jest bardzo trudna dla zobaczenia w zwykłym muzeum. Po prostu kiedy idziemy i oglądamy te XIX-wieczne obrazy po to, żeby zainteresować się, i tutaj muszę powiedzieć, no młodzież i dzieci. Natomiast nie chcieliśmy tego robić właśnie w sposób taki, tak jak właśnie mówimy, o jakichś rollercoasterach czy czymś takim bardzo mocno nabodźcowanym, tylko po prostu, żeby zostawić tą muzykę, która powinna być zawsze na pierwszym miejscu, jakby w tego typu wydarzeniach, i powinna być równie ważna jak obraz. Wydaje mi się też, że w takich produkcjach bardzo ważny jest właśnie skład, z którym się współpracuje, i my mieliśmy bardzo, myślę, że tak jak tutaj w przypadku Wiktorii, mieliśmy podobny zespół, to znaczy VR Hero z Tomaszem Doboszem, Lokomotiv, odpowiedzialna za postprodukcję, oraz Bartka Kruchlika, który był odpowiedzialny za reżyserię, a całość została sfinansowana ze środków Orlenu, który był oczarowany tym projektem i który sfinansował to totalnie w 100%, więc wydaje mi się, że też ci mecenasi kultury są niezwykle otwarci na te nowe technologie i warto to wykorzystywać, ale no, trzeba wykorzystywać to w bardzo dobry sposób. Gdzie można obejrzeć? Film będzie prezentowany teraz u nas w Muzeum Fryderyka Chopina i również planujemy bardzo dużą taką dystrybucję, natomiast to jest 2022, czyli rok po konkursie. Ja już mówiłam o naszym projekcie wstępnie i myślę, że wiele osób na sali jest, którzy już słyszeli. Natomiast chciałabym to rozciągnąć w kierunku muzealnym, czyli jakie mogą być z tego korzyści na przyszłość. I zresztą taka była idea, jak pisaliśmy wniosek o dofinansowanie, to w tych wnioskach się pisze, jakie ewentualnie plany na kolejne lata, albo na co ten wniosek wpłynie w naszej działalności. I tu właśnie jest ta ścieżka muzealna, o której chciałam powiedzieć. Jeszcze raz tylko króciutko. Dla potrzeb Galerii Sztuki Współczesnej, a tak naprawdę dla potrzeb 10 bardzo zdolnych absolwentów i studentów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zbudowaliśmy, bo ludzie podchodzą do naszego stoiska i się pytają, no dobrze, ale gdzie to jest to, co wyście rozwinęli w VR-ze? Tego nie ma. To, co jest, to jest wszystko po prostu projektem architektonicznym, czyli projektem architektonicznym wirtualnym. I to, co jest w środku, to są wykorzystane wizerunki dzieł, które oczywiście mieliśmy w galerii, ale tutaj jest plus taki, bo chcieliśmy pokazać najlepsze dzieła artystów, które nie wszystkie były w naszej galerii. Część sobie artyści sprzedali, część są w innych galeriach. Natomiast dzięki temu, że mieliśmy zgodę właścicieli praw autorskich, czyli artystów do ich dzieł, to mogliśmy wykorzystać również w tym muzeum dzieła, do których oni już nie mają dostępu, już ich nie widzą, bo są gdzieś w kolekcjach prywatnych. Więc to był ogromny plus, że nie musieliśmy czekać, aż ci artyści coś namalują czy wyrzeźbią do tej galerii, tylko oni mieli już zasób swoich dobrych dzieł, z których mogliśmy skorzystać, chociaż one fizycznie już nie są dostępne. Więc to był bardzo, bardzo wielki plus tego. W każdym bądź razie, jakby nauczyliśmy się, jak wykreować bryłę architektoniczną i w jakich kierunkach możemy ją rozwijać. Nasz projekt wygląda w ten sposób, że na razie jest dwukondygnacyjny, wchodzi się przez parter, ale w parterze są tajemnicze zamknięte drzwi, za które jeszcze nie można wejść na razie, ale teoretycznie można wejść i tam będzie zdublowana ta przestrzeń 1300 metrów kwadratowych, która jest na tym pierwszym piętrze. Praca z całym zespołem nad tą galerią muzeum
jakby otworzyła nam perspektywy na możliwość robienia wystaw muzealnych. Jakby można powiedzieć, mamy już bryłę budynku, ściany działowe w muzeach można przestawiać, więc można dostawić ściany. Można zrobić różnego rodzaju aranżacje, wizualizacje, można dołożyć bardzo dużą ilość tekstów na ścianach czy w sposób czysto wirtualny. I można stworzyć na przykład wystawę monograficzną jakiegoś artysty. Tu nie ma w tym, co mówię, tego efektu zachęcania młodzieży czy zabawy. W ogóle jakby to niespecjalnie nas interesowało. Nas interesuje szczególnie to, żeby móc przechować pamięć jakiegoś artysty. Tutaj na sali, jeśli mogę Państwa przywołać, są Państwo z Milanówka, którzy zrobili wstęp na razie do wirtualnego Muzeum Jana Szczepkowskiego. Jan Szczepkowski to jest artysta, rzeźbiarz, który wyszedł z okresu Młodej Polski, rozwinął się w okresie międzywojnia. I całą swoją energię Państwo włożyli w to, żeby rzeźby, które rodzina przekazała dla miasta Milanówka, i to nie jest Muzeum Narodowe w Warszawie, w związku z tym to jest instytucja, która nie ma możliwości zaopiekowania się i wyeksponowania i podzielenia się ze społeczeństwem tymi dziełami. Państwo postanowili je zdigitalizować. To są rzeźby, więc to, co mówiłam, jest to trud znacznie większy. I umieścili je, ale już w sposób ruchomy, czyli rzeźbę można oglądać każdą, ona się kręci jakby, kiedy ją oglądamy na stronie internetowej. I myślą Państwo o stworzeniu właśnie już muzeum wirtualnego, czyli zbudowanie jakiejś przestrzeni, która, nie wiem, byłaby przestrzenią nowoczesną, może to być przestrzeń, która na przykład będzie przypominać pracownię artysty albo dom artysty. Tutaj już można uwolnić tą wyobraźnię. I wydaje mi się, że tu w tym jest ogromna wartość, dlatego że takich, szczególnie w Polsce, gdzie te nasze pamiątki, jakby sztuka, zostały tak strasznie przeczepione przez okres zaborów i dwóch wojen, że uratowanie większej całości, jakiejś spuścizny po danym artyście, gdzie tego jest naprawdę jeszcze dużo w rodzinach ludzi żyjących i ci ludzie, ponieważ z wieloma mam kontakt, oni, mogę nawet użyć słowa, że oni żyją w takiej traumie, że jak oni na przykład umrą, to kto się tym wszystkim zaopiekuje, bo przecież muzeum tego nie chce. Czyli z jednej strony mamy to interaktywne doświadczenie, z drugiej strony jako skarbnicę pamięci, skarbnicę tego, co na przyszłe pokolenia. Tak zerkam nerwowo na czas, bo paradoksalny charakter naszej sytuacji polega na tym, że wiem, która jest godzina, ale nie wiem, ile mamy czasu jeszcze do końca spotkania. Więc tak podając trochę intuicję i energię na sali, żebyśmy mieli powiedzmy pełen przegląd. Co jeszcze a propos tych strategii? Dziękuję bardzo. To ja może pociągnę temat Chopina, bo rzeczywiście i powiem dwa słowa o Pałacu Saskim AR, bo Pałac Saski AR zrobiliśmy nie tylko po to, żeby pokazać budynek, ale żeby opowiedzieć o ludziach, którzy tam mieszkali. Młody Fryderyk był jednym z lokatorów tegoż pięknego pałacu. Na drugim piętrze mieszkał sobie i też nie wiedziałem o tym, ale wtedy okazało się, że to wtedy stał się takim lokalnym Justinem Bieberem, takim młodym, ładnym dzieckiem z kręconymi włoskami, które już miało ten talent, rodziło się w nim te impulsy tego geniuszu. Były wieczorki, były fortepian, było to i to jest bardzo ciekawe, prawda? Ale to nie tylko Chopin, prawda? Bo i Jan Kowalewski, prawda? Biuro Szyfrów, Piłsudski, jacyś tam jeszcze inni, cały MSZ, prawda? Doklejony był do Pałacu Saskiego i tak dalej. Więc to jest jakby być może najbardziej fascynujące w tym miejscu i jakby w tej opowieści, prawda, takie DNA, prawda, że nagle gdybyśmy wyjęli tą linię czasu i zestawili tych ludzi, że oni żyją równolegle w tym pałacu, biegają po tych korytarzach, to mamy taki niesamowity splot różnych tam kodów DNA. Także zapraszam Państwa na Plac Piłsudskiego, żeby sobie to pobrać, ściągnąć, odpalić. Też od razu powiem, że bardzo fajny jest wybuch. To tak może nie jest jakieś tam super w tej historii pozytywne, ale wybuch rzeczywiście jest, udał się. I to też on pokazuje jakby co się rozwaliło, prawda, no bo to daje takie odczucie, także na App Store, na Google Play można znaleźć Pałac Saski AR, produkcja dzięki biuru Niepodległa i to jakby działa, żyje.
Ja może opowiem o projekcie, który obecnie realizujemy. Projekt, który nazywa się Abakanowicz 3D. W projekcie właśnie podchodzimy, staramy się podejść holistycznie na takiej zasadzie, że projekt rozpoczęliśmy od prac digitalizacyjnych w pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. Następnie stworzyliśmy stronę internetową, która zawiera modele 3D połączone z audiodeskrypcją, ponieważ jakby w naszych projektach staramy się też, żeby te właśnie zdigitalizowane obiekty udostępniane przez nas były jak najbardziej dostępne. Następnie, z czego się bardzo cieszymy, to udało nam się właśnie nawiązać partnerstwo między innymi z Centrum Innowacji Przejścia we Wrocławiu oraz z innymi jeszcze edukatorami, którzy po prostu korzystają z naszych rozwiązań podczas warsztatów. Tak jest, podczas warsztatów interaktywnych, między innymi właśnie wykorzystując nie tylko i wyłącznie aplikację Augmented Reality, ponieważ ostatnim właśnie etapem było przygotowanie aplikacji rzeczywistości rozszerzonej, gdzie można samemu zaaranżować, można powiedzieć, wystawę Magdalena Abakanowicz w własnej przestrzeni, czyli poprzez zeskanowanie własnego pokoju możemy osadzić modele 3D, możemy z nimi obcować, możemy je przejść dookoła. To jest jakby bardzo fajne doświadczenie, bardzo fajne narzędzie, ale też oprócz tego właśnie te modele 3D finalnie trafiły do druku 3D, więc to jakby staram się podkreślić tą właśnie jakby taką wielofunkcyjność tego procesu digitalizacyjnego, że on może po prostu mieć wieloraki wymiar, bo też właśnie niesamowite było to, że na samym końcu właśnie mieliśmy warsztaty z osobami widomymi, które bezpośrednio mogły zobaczyć rękoma pracę Magdaleny Abakanowicz. No bo tego typu doświadczenie jakby nie jest możliwe w pawilonie Czterech Kopuł ze względów zrozumiałych. Właśnie dlatego się cieszymy, że możemy jakby tutaj podchodzić do tych projektów w miarę holistycznie, wieloformatowo i też z takim nakładem jakby tego aspektu związanego z dostępnością, czyli żeby te projekty, które realizujemy, były jak naj dedykowane jak najszerszej grupie odbiorców. Państwo tego nie widzą, ale porozumiałem się z organizatorem, jednym z organizatorów spotkania, który dał mi sygnał, że mamy jeszcze chwilkę, więc jeszcze chwilkę i takie pytanie, które może być podsumowaniem, ale też otwarciem czy otworzeniem dyskusji do tego, co na przyszłość. To znaczy, w jakim miejscu polski VR i polskie instytucje kultury sytuują się na mapie Europy, a co tym idzie, jaka jest przyszłość i technologii w kontekście biznesu, w kontekście sztuki, w kontekście kultury, czy no, co możemy powiedzieć o przyszłości, o Państwa projektach, ale też tego, w którym kierunku VR właśnie w kontekście, w wymiarze sztuki i kultury zmierza. Zdaję sobie sprawę, że nie mamy pewnie aż tak dużej szklanej kuli, żeby to przewidzieć, natomiast jakieś tendencje, które podpowiadają nam na temat tego, co będzie w przyszłości. My na pewno szykujemy cykl streamingów muzyki klasycznej w przyszłym roku i w kolejnych. Będą to zarówno i recitale fortepianowe i oczywiście muzyka orkiestrowa, która jest najatrakcyjniejsza dla VR-u. I po prostu biorąc też pod uwagę zapotrzebowanie, które nam daje cały Zachód, Wschód, tak, cała Azja w każdym razie. Jakby ogrom publiczności, która dysponuje po prostu w domach Google'ami, którzy do nas piszą, czy kiedy będzie, jak będzie to dostępne, kiedy jest, więc mamy ogromną publiczność 3-milionową w danym czasie, która po prostu pragnie takich koncertów, więc my na pewno będziemy podążać ze streamingami. Więc ja tu mam jeden wniosek taki, czy nawet taką wizję bardzo, bardzo optymistyczną. Mianowicie wierzę, że muzea będą się rozwijać w tym kierunku i rozbudowywać przeróżne projekty VR-owskie. I tu może to nie bardzo wydobywaliśmy, bo mówiliśmy raczej o większości, jakby o zainteresowaniu lokalnym. Natomiast to jest niezwykłe, że tu jest przesył na cały świat, jest jednym kliknięciem w komputerze. W związku z tym, jeśli w jakiś zacny, godny sposób przeniesiemy do tej strefy zasoby muzealne czy naszą kulturę, prawda, dołożymy do tego inne języki światowe, to może wreszcie nastąpi przekraczanie tej bariery
która narosła w okresie zaborów, potem była żelazna kurtyna. I to, że my się czujemy prowincją jako kraj, w którym rozwijała się kultura, sztuka, może to w końcu zostanie w jakiś sposób zdecydowany, przełamany, prawda? Że będą nas tak samo widzieć w Tokio, w Nowym Jorku, w Paryżu i już nikt nie będzie mówił, że to nie jest tak dawno się wydarzało, bo Polska to ten kraj tam przy Związku Radzieckim, prawda? To niestety przez bardzo długi czas pokutowało. Wychodzimy z tego, ale ciągle jesteśmy, że tak powiem, na tej granicy dwóch światów i to się odczuwa. Natomiast mamy bardzo zdolnych informatyków, mamy bardzo zdolnych grafików i ludzi, którzy by mogli to wszystko zaprojektować, więc to jest ogromna szansa dla naszej kultury, żeby była już bez tego liczenia, że Polska jest w tym albo w innym miejscu, żeby mogli jakby w pełni docenić naszą sztukę. Jeśli chodzi o tą taką topografię przemysłową, to no wiadomo, że tym hubem wiaru są Niderlandy, bo tam się produkuje, wszyscy tam produkują swoje rzeczy i tak dalej, mimo że potem oklejają to swoimi firmami. Więc jakby gdzie w tej topografii jest Polska, nie wiem. Natomiast rzeczywiście, tak jak pani mówi, mamy dużo jakby talentów i potencjał i dostęp do dystrybucji. Myślę, że tą granicę już przekroczyliśmy takiego bycia takim jakby tą prowincją, więc na szczęście już tak szybujemy bardziej. Natomiast gdzie bym widział przyszłość wiaru, no to na przykład moim marzeniem i projektem, który jakiś czas temu dewelopowaliśmy z Jackiem Dukajem, to jest doświadczanie literatury przez VR. Ale nie czytanie, tylko wyobraźmy sobie jądro ciemności w formie VR-u, że my wsiadamy na tą łódkę i płyniemy, jesteśmy tym Marlowem i płyniemy do tego Kerca i to wszystko się dzieje. I to jest de facto sen Konrada, bo Konrad, gdy pisał Jądro Ciemności, to we wstępie do opowiadania Murzyny wyobraził sobie, chciałbym, aby widz doświadczył moją literaturę, czuł, widział, jakby miał ten, otworzyły mu się receptory, a nie tylko jakby literatura, więc jakby znaczy takie... Tak samo w Inwokacji Mickiewicza, prawda, też on chciałby, żeby wszyscy odczuli tą jego tęsknotę za Litwą, ojczyzną moją, prawda? No tak, no to może jest inspirujący pomysł, żeby zrobić to. No ciekawe. Swoją drogą ciekawe. No myślę, że... No, a to, no także kończąc, to tak, takie są dwie intuicje. Ja chciałem opowiedzieć bardziej o wizji muzeów polskich. Nie wiem, czy można jakby ogólnie stwierdzić, jakby nam wyglądały muzea, no bo pierwsze skojarzenie to najprawdopodobniej będą wyglądały jako po prostu repliki w formie wirtualnych muzeów w metaversach różnego rodzaju, więc to jest najszybsze skojarzenie, jak mogą wyglądać muzea w przyszłości, ale jeżeli chodzi o muzea polskie, które ich zarysowanie jakby obrazu przyszłości, uważam, że mogą właśnie opierać się na projektach digitalizacyjnych wykorzystujących nowe technologie, czyli projektach, które zarówno służą muzealnikom jako takie narzędzia archiwizacyjne, inwentaryzacyjne do planowania projektów konserwatorskich, ale także dodatkowo do tego, żeby właśnie poprzez działania digitalizacyjne z wykorzystaniem VR-u, wykorzystaniem AR-u, promować polską kulturę, no bo tutaj tak jak pani opowiadała o digitalizacji prac artystów i łapaniu tych chwil, kiedy one są jeszcze realnie dostępne, to Polska i polskie muzea wydaje mi się, że mają bardzo dużą szansę na to, żeby stać się innowatorem, ponieważ środki przeznaczane na takie projekty cyfrowe tego typu z roku na rok są coraz większe, więc napawa mnie to naprawdę dużym optymizmem, że możemy stać się właśnie liderem, nie musimy się oglądać na innych i możemy prowokować i projektować nowe rozwiązania, ale przede wszystkim właśnie opierać to na nowych technologiach i no, jak mantrę będę powtarzał, na projektach digitalizacyjnych, które uważam, że są super. Tak, natomiast są takie, jeśli mówimy o rozwojach technologii, to są takie sytuacje, które ja nie bardzo rozumiem, które się rodzą i z których coś będzie wynikać. Natomiast nie wiem, jak to się wszystko rozwinie. Chciałam o NFT powiedzieć w tej chwili, czyli dzieła sztuki, te dzieła sztuki NFT, które się sprzedają w tej chwili, biją rekordy w domach aukcyjnych, to są już dzieła cyfrowe. Czyli kto jest właścicielem czego, tego nie do końca wiemy, to znaczy mniej więcej wiemy, ale nie do końca wiemy. Natomiast to się zderza z muzealnictwem.
I tego nie rozumie. I tutaj też zadaję pytanie. Uffizi sprzedało do Botticellego NFT, żeby odbudować trochę swoje finanse po pandemii. Nie wiem, co to znaczy. Co ma ta osoba, która kupiła NFT do Botticellego? Nic. Naprawdę, ona ma nic. Czyli rozumiem, ona ma nic. Jest ona ma, sponsorem. Ona ma, można powiedzieć, takie poczucie, że ma Botticellego, a tak naprawdę nie ma nic, bo ma jakby prawa do kawałka JPEG-a, który zapisany jest na blockchainie i tam jest wpisany w smart contract, że to jest tego i tego gościa. Natomiast to de facto jest nic. To jest naprawdę wielka iluzja. To w takim razie ci, co zapłacili miliony dolarów za jakieś prace ostatnio cyfrowe w Sotheby, to co oni mają? No, nic. Nie, poważnie mówię. Pan głośno tego nie mówi. Nie, poważnie mówię. O, to jest nic. Jakby NFT, no to jest po prostu no, jakby bardziej to jest sprytny sposób, jak jeszcze monetyzować inne rzeczy, nie dając, nie oferując nic, można powiedzieć, tak w skrócie, no bo umówmy się, no słuchajcie, to są JPEGi, to są po prostu JPEGi, no nieładne, brzydsze, piękne, ale to są na końcu JPEGi, więc umówmy się, no. Tak, ale ja wywołałam też ten temat z tego względu, że ja tak troszkę czuję, że tak powiem, że to się może wiązać z bardzo poważnym zagrożeniem, dlatego że z wieloma bardzo osobami, firmami, które się zaczynają to wdrażać, rozmawiałam i załóżmy, że mamy artystę współczesnego, mieliśmy tu artystę w panelu poprzednim, chciałam zadać to pytanie, ale się nam czas skończył, teraz się nam też kończy. Ale tak było chyba z dziełem Banksiego, że, tak mi się wydaje, że jego dzieło zostało, czyli jakby cyfrowy obraz jego dzieła został sprzedany za gigantyczne pieniądze i on zniszczył swoje dzieło. I ja rozumiem wtedy, że to cyfrowe dzieło jest wtedy kasy warte. Bo tutaj trzeba dodać, że NFT umożliwia certyfikację, czyli jeżeli pani kupiła dzieło za wielką kasę wirtualną, następnie próbując sobie wyobrazić, że świat w pewnym momencie przejdzie do rzeczywistości wirtualnej w formie metaversów, to na przykład dzieło artysty może pani ustawić w swojej przestrzeni i może mieć pani certyfikat, że to jest realna kopia i certyfikowana kopia przez daną instytucję. Cała historia jest zapisana. Nie, ja to wszystko rozumiem. Natomiast to, co mówię, że ja czuję jakieś zagrożenie, może dojść do tego, że tak dobrze się będą sprzedawać te wirtualne dzieła sztuki, a ich wartość będzie wzrastać, jeśli oryginał się zniszczy. Bo to jest logiczne, prawda? Tak jest. To może tak, dajmy tutaj kropkę albo wielokropek. Tak. Oddajmy jeszcze głos panu Wojciechowi, żeby zatoczyć pełne koło. Tak, to ja tylko dwie rzeczy. Z jednej strony myślę, że upowszechnianie się technologii i pewna taka obietnica, że jak instytucja kultury coś wyprodukuje, to nie będzie elitarne dzieło, które trafi do wybranych, tylko naprawdę jest szansa, żeby masowy odbiorca z tego skorzystał, doda takiej odwagi do wydawania publicznych pieniędzy, mówiąc wprost. A druga rzecz, i tu może taką właśnie klamrę zatoczę, bo zaczęliśmy od tego, że odbiorcy coraz bardziej chcą być uczestnikami, no to tak myślę, że ten VR będzie szedł w stronę interakcji. To znaczy nie tylko oglądamy, ale my mamy troszkę wpływ na to, co oglądamy, co się dzieje z tym dziełem, w którym uczestniczymy. No dobrze, i może to niech będzie puenta. Nie udało nam się pokłócić, udało nam się bardzo ciekawie porozmawiać i za tą rozmowę chciałbym Państwu i Państwu również serdecznie podziękować.